Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Adam Szewczyk. Zapraszam Was na drugą i ostatnią już część wywiadu z siostrą Anną Bauchan. Jedziemy. Bóg dał mi wolność taką, że rzeczywiście mogłam być sobą. Bóg mi dał tą łaskę. I tą wolność. Ja sobie pomyślałam, kurde, coś w tym jest, nie? Jeżeli w sensie mojej emocji, w sensie, nie? Że zaczęłam żyć, że zaczęłam się potem odzywać, nie? Czyli miałaś takie poczucie takiej wolności, nie? Nie wszyscy muszą cię lubić, nie wszystko się musi udać, nie? I tak dalej. Mhm. To była rewolucja, to była wolność, nie? Zaczęło się życie, tak. To było takie poważne uzdrowienie i wiem, że jest to możliwe, że człowiek może być wolny i tak dalej. A teraz jakby jest kolejny etap życia, że wiesz, dochodzą jeszcze różne słabości, dochodzą choroby, których by się nie chciało na przykład, nie? Ale ona jest, nie? I trzeba sobie z tym poradzić, nie? No i też cały czas przez siebie i to zaufaj Panu już dziś jakoś też czuję głębi siebie, że kiedy spada coś takiego, no to zaufaj Panu. Zresztą od tego momentu, kiedy zagraliśmy tą piosenkę, to ona mi towarzyszy, ta piosenka, no kurczę, ile z 20 lat już będzie? Będzie. Jak zacząłeś odkrywać powołanie do stanu zakonnego? Znaczy tak, pierwsze odkrycie to było to, że ludzie mówili mi, że umie ich słuchać. No, to cały czas mi przychodziło do głowy właśnie, żeby po prostu jakby służyć innym i po prostu służyć i żeby Bóg ich uzdrawiał. Powiedzieć o tym, że kurczę, jak mi to pomogło, nie, i dużo się zmieniło w moim życiu, tak? No to, że komuś też to może, nie? Ale to był taki niepokój. No to jak był niepokój, no to ja, wiesz, na imprezę taką, tam się coś wypiło, to się do chałupy nawalonym przeszło. No i dobra, ale kiedyś, wiesz, trzeźwiejesz i zaś to samo. No i tak mnie ten punt męczył, że w końcu się wkurzyłam, napisałam w nocy list do niego. Ja gdzieś tu mam tą kartkę. Na kartce w kratkę napisałam, że tam, tak śmiesznie, ja, Anna, Maria, Krystyna, bo to jest moje zbierzmowania, nie? Że zgadzam się, żeby mnie już nie męczył i tak dalej. No i po prostu pojechałam po prostu do klasztoru, żeby się zapytać. A ponieważ już wtedy gram, tam prowadziłam rekolekcję taką muzyczną, taką animatorka, tych dzieci mali czy coś, nie? No i też biorę mój notatnik, żeby mi siostra napisała, co ja mam do tego klasztoru, co ja potrzebuję, nie? No i tak już wygląda, tu normalnie koncert Lady Punk, nie? Ale w każdym razie usiadłem do domu, powiedziałam, że idę do klasztoru. Rodzice nie byli zachwyceni. Ojciec mi kazał temperaturę zmierzyć, ale ja byłam po prostu w takiej fazie, że ja miałam rzeczywiście temperaturę, nie? Ja mówię, dziecko, ale ja nie wiem, czy ja cię mam poważnie traktować. Mówię, słuchaj, ale ty się tam nie nadajesz, nie? Mówisz, jesteś ani posłuszna, ani pobożna, ani jakaś, wiesz, taka uporządkowana. Ani żadnej rzeczy, która jego jest, no. I wstąpiłam do klasztoru. Ale dlaczego? Wyczytałam gdzieś, że Bogu nie daje się ochłapów, nie? Uczona to ja za bardzo nie jestem, poukładana też nie. No to jedyną wartość, jaką mam, no to mam swoją młodość, nie? No to sam się to będzie prezentem dla mojego pana. Ojciec nie mógł się z tym pogodzić, zadzwonił do swojego kolegi, czyli
księdza biskupa Janusza Zimnioka, razem byli w liceum, nie? Mówi o tym, że no, że ja do klasztoru poszłam, nie? No ponieważ robiłam różne dowcipy, przebierałam się, jakieś tam świrowałam potem, no to oni myśleli, że to jest mój kolejny dowcip. Pamiętasz jakiś, nie wiem, swój taki szczytowy kryzys powołania? Tak. To było w Poznaniu i po prostu chciałam już powiesić ten habit i iść i ten zabrąciu. A powiedz mi, czy często ci się zdarza powątpiewać w istnienie Boga? Istnienie nie ma problemu z istnieniem. Problem jest po prostu przyjmowanie życia jak leci. Wiesz, no, to nie Bóg się odwraca, tylko ja, nie? Różne sytuacje, trudności, jakieś wydarzenia, czy wiesz, grzech powoduje to, że się odwracam, nie? A bywasz zgorszona kościołem? To znaczy, powiem tak. Jesteśmy tylko ludźmi i wszystko się może zdarzyć. I nie ma takiego środowiska. Kiedyś to mówiłam coś takiego, mówiliśmy, że wszędzie są ludzie, klamki i parapety. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest słabość, tam jest grzech. No, oczywiście, że jest mi smutno, ale wiesz, Kościół to też ja i sobie myślę, no tak, też byś mogła być lepsza, nie? I ktoś patrzy na ciebie, też się może zgorszyć, nie? Także myślę, że jest jakieś oczyszczenie. Oczyszczenie i ja myślę, Bóg sobie poradzi, to powoła świętych. Powoła świętych i tyle, no. Grzech był, jest i będzie. Anna, spróbuj trochę wcielić w rolę proroka i wyprorokuj jakiś scenariusz dla życia Kościoła na najbliższe lata, jeżeli chcesz. Myślę, że nadzieją są wspólnoty, że odpadną ludzie, dla których to jest tylko... Znaczy, wymrą, może tak, w przestrzeni ileś tam, wymrą osoby, które po prostu chodzą, bo chodzą, nie, z różnych powodów. Natomiast myślę, że nadzieja jest we wspólnotach. Jesteś siostrą zakonną, która ma taką dosyć wyjątkową misję. Opowiedz coś o tym, bo nie od razu jak stałaś się zakonnicą, jak przyjęłaś święcenia, nie od razu zaczęłaś działać w tym, w czym działasz dzisiaj. Starczy. Święcenia mają tylko kapłani. My składamy śluby. A, sorry. Ze ślubów nas można zwolnić Stolica Apostolska, a sakrament tylko państwa nie wyczyści. To jest sakrament. Mm-hmm. To jest jakby raz. Dwa, zgromadzenie, które właściwie wybrałam, to między innymi dlatego, że poznałam tam taką też siostrę, która mówiła w taki normalny sposób, mówiła z pasją o swojej posłudze w szpitalu. Dzisiaj jest misjonarką, jest w Tanzanii i tam posługuje, ale no wiadomo, ja tam grałam, więc były spotkania dziewcząt, więc na rekolekcjach zaprosiła mnie, żeby po prostu zagrać, nie? No i po prostu jakby łapali mnie na joba, nie? Był taki świrek, no wiadomo. Tam rozrabiałam, w sensie takim, no wiesz, no tam zawsze no ludzi bawiłam, uczyłam śpiewać, nie? Tak, nie? Żeby było radośnie. Bo jak spotykałam siostry, to one tak zawsze mówiły, no proszę, tu Jezus i w ogóle. I to były takie rozmowy, na takim tonie. W sensie, no nie, no daj spokój, nie? Też to jakieś dziwne takie. Odjechane, nie? Także ja do sióstr z szacunkiem, ale na odległość, nie, hello. A to jest kobieta, która mówi normalnie. Jest z taką, no ta pasja, ona ma pielęgniarką, nie? Pasowała tam na francuskiej, no nefrologii i tak dalej. Jak on mówi o posłudze, o ludziach, nie? To było coś niesamowitego, nie? No i myślę, że to jakoś tak miało wpływ, że przyszłam do sióstr Maryi Niepokalanej. A ponieważ no, ta pobożność maryjna i to było jakieś też bliskie mojemu sercu, ale przede wszystkim duszpasterstwo. I tam było, że charyzmatem jest praca z kobietami, nie?
sobie, okej, może właśnie tu można jakieś wsparcie zrobić, bo też pamiętam te kobiety, które jak to się go do splacu, nie? Ile doświadczały różnego cierpienia, przemocy i takiej bezsilności. A poza tym dzieciaki zawsze się jakoś przyplątowywały do mnie, nie? Ja nie wiem, czy do mnie, czy po prostu... Czy ja do nich? Nie wiem. Naprawdę nie trzeba było nic wielkiego robić. Po prostu dać im trochę uwagi. I zagrać sobie na przykład piłeczką palantową mecza. Oczywiście było pełno kurzu, więc potem nie poznawałem własnej nogi. Ale nieważne, po prostu pójdź z nimi i tyle. I to cię doprowadziło do tego, żeby pomagać kobietom? Wiesz co, to było głęboko w moim sercu, nie? To co Bóg to jakoś prowadził już, nie? To już było wcześniej w sensie poznanie charyzmatu, nie? Zgromadzenia. Ale jeszcze nie miałam tej łaski, żeby jakoś tak się całkiem... Były też panie, którym posługiwałam, starsze, którym się opiekowaliśmy jako zgromadzenie. Wiesz, no, nie chodziło o jakieś wielkie rzeczy, nie? Po prostu porozmawiania, zobaczenia. One się bardzo cieszyły, nie? Czasami rozbawienia ich, czasami, nie wiem, naprawy jakieś tam bzdety, coś się zepsuło czy coś. Takiego, co było do wykonania, ale chodziło bardziej o uwagę, o po prostu zobaczenie człowieka, powiedzieć dobrego słowa. Kim są te kobiety, którym pomagasz? Kim są? No są gdzieś tam przeżywające jakiś tam sobie swój kryzys i to wszelaki, bo mamy punkt konsultacyjny i terapeutyczny u nas też na Krasińskiego. Panie przychodzą i to są różne, to ktoś ci umarł, nie możesz się dogadać ze własnymi dziećmi dorastającymi, albo dzieci odchodzą ci z domu i masz totalną pustkę, albo żyjesz w przemocy, gdzie jesteś poniżany, bity i żyjesz kupę lat i tak dalej, i twoje poczucie wartości jest po prostu mniej niż zero, nie? Ślubowałam sakrament małżeństwa. I teraz mój chłop pije i no wiadomo, wszelkie kłopoty, zadłużenie w związku z tym, znoszenie obelg czy innych rzeczy. Wszystko cicho, żeby na zewnątrz było ok, ono się dwoi, troi, pracuje, i dzieci są, no i no bo ona musi z nim wytrwać, i on to też powtarza, bo mu ślubowała, bo po prostu ma swoją powinność małżeńską i takie różne rzeczy. I one, te kobiety są, no i też jakby rodzina taki przekaz, nie, dawała. Natomiast ona przychodzi i mówi, ja już nie mam siły, tak? Czy to jest w porządku, nie? No, pierwszym obowiązkiem rodzica, obojętnie czy kobiety, czy mężczyzny, jest po prostu ratować dzieci, tak? Czyli dać im bezpieczeństwo. I o to trzeba zawalczyć, nie? I prawda jest taka, że wcale to nie jest... sakrament małżeństwa nie jest aktem. Nie jest aktem własności. Budujecie dom. Dom Świętego Józefa. Powiedz... Ja teraz to wszystko opowiem. Chce ci to się? Jest centrum rodziny Świętego Józefa. Głównym celem jest budowanie relacji i więzi. Prawidłowe. To będzie miejsce, gdzie będzie też edukacja dla panów, dla pani. Nie tylko rodziców dzieci, choć w pierwszej kolejności i warunek tego, że będą uczestniczyć w takich warsztatach, ponieważ jeśli my się będziemy mogli lepiej komunikować, bo my mówimy po polsku, ale często gęsto my się nie słyszymy i nie rozumiemy. I też używamy słów, które blokują jakby drugą stronę, co nie? Dlatego też my wszyscy, ja też, mamy taką ekipę kobiet, budujemy coś dobrego, która właśnie też pomaga nam w wspieraniu naszych pań, które się usamodzielniają i teraz jest tak, że chcemy, żeby to już w końcu ruszyło, będą to są koszty, choć nie ma żadnych przychodów, jakby ten dom nie pracuje na siebie. I teraz jest tak, że tylko z mocą Bożą, może Pan tak chciał. Bo oczywiście projekty to, ale nie ma projektu dla stowarzyszeń, zmiana była totalnie, zmiany wszelakie.
polityczne, takie siakie, które mają potem wpływ na wszystko. Już nie wspomnę o cenach po prostu materiałów i robocizny i takie tam mnóstwo w każdym razie zmian. I teraz chcemy, żeby nasze dzieciaki rozwijały się i chcemy mieć też zaprosić seniorów, ponieważ człowiek najbardziej rozwija się w relacji z drugim człowiekiem. No a powiedz, myślisz, że dzieci w kontekście trwania i wzrastania w takich wartościach chrześcijańskich są stracone dzisiaj w dzisiejszym świecie? Nie. Nie, absolutnie. Rozwiń wątek. Absolutnie. Ja myślę, że to jest, że tak powiem, jedyne źródło przeżycia, znaczy przeżycia, tak, przeżycia, bo też jestem też terapeutką i przez lat i towarzyszenie ponad 30 lat rodzinom, dzieciom, młodzieży, pracowałam po prostu z różnymi i tak dalej. Widzę, jaki to jest temat, kto ci daje siłę do życia. Ja na przykład jest tak, moich rodziców nie ma, nie? Nie idealni, nie ma idealnych rodziców. Ale pewne rzeczy podstawowe, czyli jest ta miłość, mam to w sobie, mój dom, moich dziadków, tak? To jest moja siła, to jest moje bogactwo. Niezależnie co jest i ta wiara, która jest przekazana, którą potem ty musisz osobiście doświadczyć tego Boga i ta relacja się zacząć musi, nie? Że ty sam wybierasz, to jest twoją mocą, siłą, cokolwiek się nie zdarzy. Powiesz, Anna, są tacy ludzie jak na przykład Josh McDowell, to jest taki bardzo znany ewangelizator, który jeździ po całym świecie i on, to są jego słowa, jakiś czas temu powiedział, że obecnie żyje ostatnie pokolenie chrześcijan. Oczywiście w dużym skrócie, ale stąd to moje pytanie, czy na przykład nie widzisz jakiegoś takiego większego zagrożenia w technologii, w takim odczłowieczeniu młodego pokolenia, w odralnieniu, albo w takim hedonizmie. Wiesz co, tak, no ale wiesz, ja ci powiem, że dużo ludzi po prostu poszło, zachłysnęło się tym wszystkim. Zresztą zmiany, które nastąpiły, techniczne, takie, jakie owakie, po prostu są kosmiczne, nie? To jest też, kiedy mówią dziadkowie czy coś, że nie mogą rozmawiać ze swoimi wnukami, bo nie rozumią już ich słów, że nie nadążają za tymi wszystkimi technicznymi rzeczami. Ja bym spokojnie to... Nie? I teraz wydaje nam się na przykład, że cały czas moralizujemy i tak dalej, nie? Tego nie rób, tego, jakie masz włosy, jakie buty i tak dalej. Nieważne. To jest źródło mocy. I teraz średnie pokolenie już zachłysnęło się tym materializmem i tym gonieniem za kasiorą i tak dalej. I nie pytają się, ile nam wystarczy, nie? Żeby nie zagubić siebie, nie zagubić rodziny, czy to są sposoby na konflikty w rodzinie, tak? Takie różne rzeczy. Jeśli tego się nie zatrzyma, to jest tragedia. I to jest siła, to co ja przekażę swoim dzieciom, nie? I w jaki sposób, nie? To nie chodzi o to, żeby po prostu, wiesz, im się czkało tym, nie? Anna, a jak się w ogóle odnajdujesz w tej rzeczywistości covidowo-pandemiczno-blackoutowo-wielkoresetowo? Wiesz, chcę wrzucić do jednego worka te wszystkie takie bardzo rezonujące dzisiaj hasła. No, powiem tak, no bez paniki trzeba słuchać i też posłuszeństwo w sensie takim... W sensie tak miłości bliźniego, czy mówię o tych maseczkach i tak dalej, jest nie, uważam, że nie trzeba tego lekceważyć. Czy to ma jakiś skutek, czy nie, to już więc nie moja sprawa. Ja robię wszystko na temat mojej wiedzy, żeby nie zagrażać innym. Dobra, Anna, to teraz, żeby tak troszkę, bo będziemy dryfować do brzegu. Największe muzyczne fascynacje twoje. O wiele o muzyce mówiłaś, ale ja bym chciał, żebyś powiedział o konkretnych, wiesz, wykonawcach. Może nawet, nie wiem, jakieś płyty masz ukochane, jakieś piosenki może. Może znowu nam coś zagrasz już pod koniec. Dajesz. Słucham różnej muzyki,
ale szukam przede wszystkim takich brzmień, głosów, ciekawych głosów, nie? Na pewno takie głosy typu Whitney Houston i uważam, że to ogromna strata. Celine Dion swego czasu. Lubię harmonię, lubię takie wokale ciekawe. Jest tego naprawdę dużo i słucham sobie po prostu, ale to jest nie. Potem się chłopaki rozkręcą, ale na przykład jeszcze lubię też słuchać Hillsongów. Popatrzmy. Wiesz co, bardzo lubię Adele, po prostu głos jest po prostu genialny. No to prawda. That you settled down, that you found. Mamy Teddy'ego Swimsa. To jest ten? No. Ale czy to jest ten? Ten. Włącz go. Jest rewelacyjny. Śpiewania. Tak jakby wiesz, od niechcenia. Dobre słowo na koniec. To jest tak. Dobre słowo jest takie, że Bóg nie znudził się człowiekiem. I po prostu róbmy swoje. Nie padajmy w panikę. No i tyle. Siostro Anno, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Moim gościem dzisiaj była najbardziej niezakonnicowa zakonnica, jaką znam. Siostra Anna Bauchan, dzięki. No teraz powiem tak, nie pozakonnicowo. Podsumuję, czyli grunt to spokój i regularny stolec.